Dla mnie oczywiście koniecznością jest depenalizacja posiadania miękkich narkotyków na swój własny użytek. Nie mam co do tego wątpliwości. I tutaj potrzebne są działania co najmniej dwa. Po pierwsze zmiana prawa w tym zakresie, a po drugie no działania o charakterze społecznym. Uświadomienie, cała akcja informacyjna, że tego rodzaju rozwiązanie to nie jest dawanie młodym ludziom miękkich narkotyków, tylko jest to skuteczny sposób właśnie, żeby nie uzależniali się od narkotyków. Nadszedł czas reformy polityki narkotykowej w Polsce. Poproś prezydenta o podpisanie nowej ustawy narkotykowej. Wyślij maila i dowiedz się więcej na stronie internetowej www.politykanarkotykowa.pl.